Co z dziećmi bez chrztu? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekło. Dzisiaj poważnie, czyli poważnie niezwykle, to na pewno. Dlatego, poważny święty monitor. Tak, poważny święty monitor. Może ktoś się z Was zastanawia, o jakich dzieciach będziemy mówić, to znaczy, no, co to za tytuł. Chcemy się skupić na dzieciach, które zmarły bez chrztu i zapytać właśnie, co z nimi. Dlatego, że jak ktoś przeżywa taką tragedię, to na pewno sobie zadaje takie pytanie, czy moje dziecko jest w niebie? No i gdzieś tak podświadomie człowiek mówi, no jasne, że tak, jak dziecko, jeszcze w ogóle dziecko, które umiera, nie? Ale potem taka mama czy tata po stracie googluje i to, co jej wyskakuje w Google, to niekoniecznie ją pociesza, czy jego, czy rodzinę, tylko może pogrążyć nawet w jakichś rozterkach głębszych czy depresji, no bo się dowiaduje, że nie niebo, nie piekło, tylko jakiś limbus, czy też otchłań i to dziecko właściwie no niby nie jest potępione, ale też nie jest zbawione. I w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, jak to ten Kościół naucza i skąd ten problem się wziął w ogóle? Na problem się wziął z tego, że Pan Jezus jasno tego nie powiedział. Mówił, że chrzest jest konieczny do zbawienia i Kościół od samego początku w to wierzył, bo Pan Jezus powiedział, że nikt, kto się nie narodzi z wody i z ducha, tak powiedział Nikodemowi, nie wejdzie do Królestwa Bożego, a też apostołom powiedział, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, tak powiedział po zmartwychwstaniu. Więc no, jak ktoś uwierzył jako dorosły człowiek i przyjął chrzest, to sytuacja była prosta. Nie? Jeżeli umarł bez jakichś grzechów śmiertelnych, ciężkich, poważnych, w jedności z Kościołem, no to wiadomo, że był zbawiony. Mogliśmy w to wierzyć i być o tym przekonani. No ale co z dziećmi? Problem, który się pojawił już na samym początku chrześcijaństwa, więc wpadliśmy na pomysł, żeby dzieci chrzcić. No tak. No. Wpadliśmy. Praktyka chrztu dzieci, mówię ludzie Kościoła wtedy. No ale też zaczęły się pytania. Czy to na... A co? No jak nie zdążymy ochrzcić dziecka? No też wpadliśmy na pomysł. No tak, no i wpadli mądrzy teologowie, wpadali na pomysł, którzy próbowali sobie to wszystko jakoś uzasadnić i mówią tak, no Pan Jezus nie powiedział, więc może jest jakaś trzecia droga, jakieś takie obrzeża piekła, ale takie jakieś dziwne, które... No tak, no ale to tak, bo limbus to jest taki brzeg, obrzeże, że nie ma tam takich kar cielesnych, w sensie fizycznych, takiego cierpienia, jakiegoś cierpienia, takiego zmysłowego. Ale nie ma wizji beatyfikaty niebiańskiego, takiej życia pełnego chwały w niebie. No i przede wszystkim, no nie ma zbawionych, nie? Nie, nie ma tych... Nie są to osoby zbawione. Czyli mama która się w ogóle czegoś takiego dowiaduje, no to mam takie doświadczenie, rozmawiałem z mamami po stracie dziecka, no i one mówią, że ale jak, no ale to jest, że jak ja mogę, nie? Pokochałam dziecko, czekałam, żeby się urodziło, ono zmarło. I jak ja się mogę z nim nie spotkać w niebie, przecież, nie? Bo jest jeszcze to pragnienie spotkania się z dzieckiem, które podejrzewam jest niesamowicie silne u mamy, która kocha swoje dziecko i chce się z nim spotkać, jest w stanie przyjąć to, że ono zmarło, jakoś tragedia poważna, no ale przecież jest niebo, jestem głęboko wierzącą mamą, a tutaj się dowiaduję, że jakiś limbus sobie Tomasz wymyślił tak, święty. Ale no. Nie trzeba w to wierzyć. To znaczy teraz to może powiedzmy, że, tak. Że to jest pewna koncepcja teologiczna, oczywiście stara, uznana i ma swoje podstawy, ale Kościół dzisiaj inaczej naucza, zmienia tutaj drogę tego nauczania i jest instrukcja Międzynarodowej Komisji Teologicznej o właśnie dzieciach nieochrzczonych, co z nimi. Polecamy 2007 rok, link jest w opisie, 30-stronicowa instrukcja, nie aż taka straszna. Ja powiem troszkę tak radośniej, żeby było, wejdę ci w słowo, 2007 rok, dlatego ja pamiętam, byłem wtedy w seminarium i wtedy uczył mnie pewien ksiądz profesor, który jest współtwórcą tej instrukcji, bo był wtedy w tej komisji. Tak, tam jest zawsze jeden, choć nie zawsze chyba jeden Polak, ale jeżeli jest, no to jest jeden Polak i to... I to był wuj księdza Wojtka, tak, księdza profesora Szymika, pozdrawiam serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy i faktycznie ja pamiętam, jak on opowiadał o tym, że pracowali nad tą instrukcją i z tej instrukcji co wynika? To, co powiedziałeś, że chrzest jest potrzebny,
że to nie jest właśnie takie tam to tamto, mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony jest też powszechna zbawcza wola Boga i to, że Pan Bóg każdemu daje możliwość zbawienia, a te dzieci nie mają możliwości wyboru. Więc można powiedzieć, że nie mają możliwości bycia zbawionymi. No nie, no to jest dosyć długa i skomplikowana, zniuansowana, teologiczna dyskusja i ten dokument bardzo polecam, jak ktoś lubi wszystkie za i przeciw sobie porozważać, no tam to zrobiono dosyć długo i szczegółowo. Też się limbusem tam oczywiście zajmują. Natomiast jaki jest wniosek, bo to jest najważniejsze. My jako Kościół mamy nadzieję na to, że te dzieci będą zbawione. To jest bardzo wielka i głęboka nadzieja, która wynika z tego, że wiemy, jaki Bóg jest z objawienia, całości objawienia. Objawienie nam nie mówi, co konkretnie się z tymi dziećmi dzieje, ale pokazuje nam Boga, który nas kocha, który chce naszego zbawienia, który nas nie zostawia samymi, więc wierzymy w to głęboko, że te dzieci będą zbawione, będą w niebie i tak dzisiaj Kościół naucza. To jest jego stanowisko, to nie jest dogmat też, to nie zostało zdogmatyzowane, ale no jest to stanowisko Kościoła takie no, oficjalne na dzień dzisiejszy. I sam święty Tomasz to powiedział, ten właśnie Tomasz od tego limbusa, on powiedział, że Pana Boga nie ograniczają sakramenty, w sensie takim, że łaski, które są pewne w sakramentach, one, sakramenty nie są jedynym kanałem dla Pana Boga, Pan Bóg jest wszechmogący, więc wiara w to, że dzieci są w niebie, w niczym nie przeczy objawieniu. No, a ja idę, taki mam taki argument trochę na chłopski rozum, nie? Że o rzeczach oczywistych się nie mówi. Więc Pan Jezus powiedział nam, że chrzest nam jest potrzebny do zbawienia, jak nagrzeszymy, to potrzebujemy chrztu i potrzebujemy spowiedzi i sakramenty są konieczne, no bo no to jest potrzebne nam, nie? Żebyśmy wytrzymali się Pana Boga i żyli w Kościele łaskami sakramentalnymi. No ale przecież no to tam o tym, że dzieci nie będą w niebie, no to po co takie rzeczy oczywiste mówić? No, to trochę ja tak mam. Tak, takie proste. To dobrze. I cieszę się, że ten dokument właśnie jakby... Argument z logiki księdza Piotra. No. Ale on to potwierdza, ten dokument, jak najbardziej. I też, nie tylko ten dokument, ale też tradycja liturgiczna Kościoła, ponieważ jest pochówek dzieci nieochrzczonych. Normalnie można takie dziecko pochować w kościele. Jest ten obrzęd troszeczkę inny niż normalny pogrzeb, sobie normalny. Natomiast także jest to przewidziane. I jak to zrobić, żeby do takiego pochówku doszło? To jest też może istotne. Ty googlowałeś i to wiesz już wszystko. To warto, bo ja przygotowując się do naszego spotkania, też sobie właśnie tak poszukałem w internecie, co zrobić po poronieniu. Tak, i jest, są, jest strona temu poświęcona i tak bardzo konkretne informacje. Ja tylko powiem o rzeczach, o których nie wiedziałem, że znaczy, na pewno trzeba o tym poinformować w szpitalu, a nawet jeżeli do poronienia doszło w domu, to też zabezpieczyć dzieciątko, płód do tego, żeby w szpitalu można było zrobić badania, stwierdzić płeć tego dziecka, no i wystawić przede wszystkim taką kartę, bo to tylko lekarz może stwierdzić śmierć, czyli urodzenie dziecka martwego lub kartę zgonu takiego dziecka i taki dokument jest potrzebny do tego, żeby w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskać akt urodzenia martwego dziecka, już nie trzeba aktu zgonu, na przykład w kancelarii parafialnej, czy w zakładzie pogrzebowym, bo z reguły akt zgonu w tych instytucjach się prosi przy okazji pogrzebu, więc wystarczy ten akt urodzenia dziecka martwego i w tym momencie też można, o czym nie wiedziałem, zyskać ten taki z ZUS-u, to się, jak to się nazywa? Zasiłek. Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u, a kobiecie przysługuje normalny urlop macierzyński, 56-dniowy w takiej sytuacji. Ja zachęcam do tego, żeby tego nie bagatelizować, bo to jest trudne doświadczenie, też takie emocjonalne, psychologiczne, ale też duchowe, żeby o ten pogrzeb faktycznie wystąpić, zadbać. Tak. To się teraz też robi. Mam nadzieję, że duszpasterze mają wrażliwość do takich mam i do takich rodzin czy małżeństw. Mam taką nadzieję głęboką, a jeżeli nie, to niech szybko nadrabiają zaległości. U nas w Rybniku mój proboszcz jest co miesiąc na takim pochówku, chyba
co miesiąc są takie pochówki, tak mi się wydaje. Miasto organizuje taki pochówek dzieci właśnie utraconych i jest on i świecki pan mistrz ceremonii i jest taka ceremonia dla katolików i dla osób niewierzących. Jest to organizowane, aby właśnie też tym osobom towarzyszyć. W sensie tym mamom, tym rodzinom, które doświadczyły właśnie takiej straty, bo jest to trudne przeżycie. Ja tak wyrzucę tylko, że kiedyś czytam taką książeczkę, krótka książka, nie pamiętam, kto ją napisał. Nazywa się Obsoletki. Obsoletka to jest taka mama, która właśnie dziecko utraciła w ten sposób. I właśnie tam porażające doświadczenie z perspektywy tej mamy i tego też, jak różnie ją traktowano, bo wiele osób też ją tak traktowało, jakby się nic nie stało, nie? No to tam, wiesz, jakąś tkankę z siebie wyrzuciła. Będziesz miała kolejne. Tak. No i tutaj myślę, że to każdy z nas, nie tylko księża, nie tylko duszpasterze, ale każdy, kto się spotyka z taką osobą, no to powinien się bardzo dużą taką wrażliwością i empatią wykazać, aby po prostu no, towarzyszyć osobie po stracie, w żałobie, tak? Więc trzeba tutaj też do tego tak podejść naprawdę z dużą dozą takiej empatii. Dlatego też, że zwłoki takiego dzieciątka trzeba zabrać samemu ze szpitala i potem je pochować. I tutaj ty mówisz o takim doświadczeniu zbiorowych pogrzebów, które są praktykowane w niektórych szpitalach czy miastach, dlatego że no, nie każda mama to ciało odbiera, nie jest w stanie to zrobić. Niektóre mamy nie chcą, no i to są wtedy takie traktowane jako odpady medyczne, nie? Te zwłoki, te ciałka małe, więc to są takie trudne bardzo rzeczy. Natomiast zachęcamy do tego, by też pożegnać się, mając taką możliwość z dzieckiem, dokonać pogrzebu, czy to takiego właśnie zbiorowego, bo to można poczekać, czy indywidualnego. Z tym aktem urodzenia dziecka zgłaszamy się do kancelarii parafialnej i jest forma pogrzebu, która nie obejmuje mszy pogrzebowej, i z reguły takie pogrzeby ja na przykład odprawiam, choć ja proponuję mszę i udaje mi się jakoś tak namówić rodziców do tego. Natomiast możecie się spotkać z tym, że jest propozycja pogrzebu, czyli ksiądz jest na pogrzebie, na pochówku, zrobi jakąś liturgię słowa albo pójdzie tylko na cmentarz i tam dokona takiej modlitwy przy pochówku, ale jest możliwa msza święta, tylko uwaga, nie msza święta pogrzebowa, dlatego że my modlimy się w mszy świętej pogrzebowej, w tych modlitwach za zmarłych, dorosłych, którzy popełnili jakieś grzechy, no i modlimy się o to, żeby oni byli w tym niebie. No o to prosimy i tak jest jakby skonstruowana cała liturgia. Tak. Natomiast tutaj możemy się pomodlić za rodzinę. Może taka być intencja tej mszy świętej, pogrążoną w żałobie, albo jako dziękczynienie za to dziecko, za to, że Pan Bóg dał to życie i to życie trwa właśnie, wierzymy w to, że w niebie jesteśmy o tym przekonani. No, ja tak powoli już kończąc, ale też do tego wątku modlitewnego nawiązując, to jest też Dzień Dziecka Utraconego, 15 października co roku obchodzony. I są takie kościoły, takie wspólnoty też, które sprawują specjalną mszę świętą właśnie w intencji tych mam, czy też małżeństw, czy rodzin, tak, które są po stracie. Tamte rodziny też się mogą spotkać, czy te mamy, czy te małżeństwa, żeby razem się pomodlić też za siebie nawzajem i też jakoś wspólnie, jedni drugim brzemiona noście, nie? Pismo Święte to pięknie mówi, żeby właśnie jakoś wspólnie też przeżyć te trudne doświadczenie, też się wspierać w tym trudnym doświadczeniu. Jeżeli znacie takie osoby, czy macie takie osoby wśród bliskich, to też podrzućcie im taki pomysł, żeby na taką mszę się wybrać, żeby też właśnie może czasem to pomaga porozmawiać z kimś, kto podobne doświadczenie też ma, bo wiadomo, że jeżeli wy nie macie, ja też nie mam, no to jest trochę inna rozmowa, a tutaj jak matka z matką na przykład porozmawia, to czasami to jest takie uwalniające, to już bardziej na takiej płaszczyźnie psychologicznej, ale myślę, że tej duchowej także i ta modlitwa jak najbardziej jest wskazana i zachęcamy do niej. To jeszcze, jeżeli chodzi o taką piękną praktykę i w płaszczyźnie duchowej, wierząc w to, że takie dzieciątko jest w niebie i jest, nie jest aniołkiem, tylko jest człowiekiem świętym, to wierząc w świętych obcowanie,
Zachęcam do tego, by wzywać je w modlitwie i w prywatnej modlitwie możemy to robić, przekonani o tym, że ktoś z naszych bliskich jest w niebie, możemy go prosić o wstawiennictwo i też tak można wytłumaczyć to dzieciom innym w małżeństwie, w rodzinie, w domu, że właśnie teraz poprosimy przez wstawiennictwo Tomka, Kasi właśnie o to, żeby Panu Bogu tam w niebie coś powiedział, o coś poprosił. Też piękna praktyka. A propos modlitwy, no to w tym momencie przerywamy, bo czas na patrona tego odcinka. A patronów tego odcinka jest kilkunastu, może kilkudziesięciu, nie wiemy dokładnie ilu, ale są to święci młodziankowie, ci, którzy umarli bez chrztu, jeszcze umarli męczeńsko, i są czczeni w kościele 28 grudnia jako ci, którzy pierwsi oddali życie za Pana Jezusa. Choć nie wiedzieli o tym, też nie mieli świadomości. I nie byli ochrzczeni. Nie byli ochrzczeni. A ich czcimy w kościele jako świętych. Kościół, więc kolejny argument, żeby potwierdzić tą naszą tezę z dzisiejszego odcinka. Ewangelii według świętego Mateusza. Herod, jak się nie dowiedział od mędrców, gdzie jest Pan Jezus, gdzie się urodził, to wpadł na tragiczny pomysł wymordowania wszystkich chłopców do lat dwóch i Kościół ich czci. I my ich wzywamy też w modlitwie dzisiaj, modląc się za tych, którzy dzieci utracili, za tych, którzy może nie potrafią tego zrozumieć, jeszcze się zachować, prosząc właśnie o Boże błogosławieństwo i o wstawiennictwo. Dlatego wołamy: święci młodziankowie, módlcie się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen. Amen.